Siemanko, witam bardzo serdecznie w drugim filmiku poświęconym Gatsby.js. Z dzisiejszego materiału dowiesz się, w jaki sposób można zbudować Pokédexa używając Gatsby.js oraz GraphQL-a. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak zrobić stronę, z której korzystacie sobie z GraphQL-a, więc te wszystkie pokemonki, które tutaj widzicie, będą pochodziły właśnie z API GraphQL-owego. To API GraphQL-owe podepniemy sobie do Gatsby.js w taki sposób, byśmy mogli generować strony w oparciu o dane, które możemy pozyskać z GraphQL. Więc mamy przede wszystkim prostą stronę, gdzie mamy wyświetlone wszystkie pokemony oraz możemy sobie na każdego pokemona sobie kliknąć i będziemy mieli tutaj wygenerowaną automatycznie podstronę dla każdego tutaj stworka. Więc jeżeli ten materiał wydaje Ci się ciekawy, to zachęcam do oglądania oraz dajcie znać, co sądzicie o tym filmiku niżej w komentarzu. U mnie też na kanale znajdziecie podstawowy kurs GraphQL-a. Niestety ten kurs widzę, że się nie cieszy za bardzo popularnością. Nie wiem za bardzo dlaczego. Może po prostu go zrobiłem źle, może jest to, nie wiem, trochę zbyt zaawansowany temat. Dlatego dajcie znać, jeżeli widzieliście może ten kurs GraphQL-a, co z nim jest nie tak, bo jednak no, ten kurs dotyczący Reacta widzę, że cieszy się znacznie większą popularnością. To tyle tytułu wstępu, a ja zapraszam Cię już do tworzenia projektu naszego Pokédexa. Kod z dzisiejszego odcinka oczywiście tradycyjnie znajdziecie w opisie do tego wideo, więc nie ma potrzeby przepisywania tego wszystkiego, co ja tutaj Wam piszę z ekranu. Możecie sobie to wszystko sprawdzić na GitHubie, albo jeszcze lepiej po prostu pobrać sobie ten projekt bezpośrednio na Wasz komputer i się z nim nieco pobawić. Więc oczywiście, żeby zacząć w ogóle tutaj działać, no to musicie wiedzieć, co to jest Gatsby. Jeżeli trafiliście tutaj całkiem z bomby i nie wiecie, co to jest Gatsby, jedyne, z czym Wam się kojarzy, to film z Leonardo DiCaprio, to możecie sobie obejrzeć poprzednio dodany materiał u mnie na kanale i tam pokrótce wyjaśniam, czym jest Gatsby.js i do czego on tak naprawdę jest przydatny. Więc tutaj oczywiście, żeby zacząć, trzeba sobie wygenerować nowy projekt. Ja już to zrobiłem, więc nie będę tego teraz robił, ale Gatsby New i wpisujecie sobie tutaj na przykład Pokédex i to Wam wygeneruje taki standardowy projekt Gatsby. I w momencie, kiedy tutaj on zostanie wygenerowany, no to macie tutaj podstawowe jakieś takie pliki. Możemy sobie tutaj teraz na przykład Gatsby Develop wywołać i wtedy zobaczycie, co się tutaj dzieje. Powinien nam się tutaj po prostu zbudować projekt w Gatsby i zobaczycie, że tutaj możemy sobie zobaczyć, jak ta strona nam wygląda lokalnie. Mamy tutaj defaultowy starter, proszę bardzo, i teraz zajmiemy się jego zmianą. Więc na początek zainstalujemy sobie w naszym projekcie plugin, który pozwoli nam się komunikować z API GraphQL-owym. Nie bójcie się, nie będziemy dzisiaj robić GraphQL-a od podstaw, skorzystamy sobie z istniejącego GraphQL-a, którego już ktoś napisał, z którego można pobrać informacje dotyczące Pokémonów, ale żebyśmy mogli to zrobić, trzeba najpierw sobie zainstalować plugin o nazwie Gatsby Source GraphQL. Do Gatsby'ego macie wiele różnych pluginów, które Wam pozwalają jakby wrzucać dane bezpośrednio właśnie do projektu w Gatsby. I można to robić właśnie z użyciem różnych, przeróżnych pluginów. Mamy tutaj GraphQL File System, mamy Gatsby Source Graph z CMS, czyli to jest jakiś CMS, z którego sobie możecie skorzystać i z niego wyciągnąć dane. Macie Craft CMS, to jest chyba PHP-owy CMS, z tego co pamiętam. Więc są różne tutaj pluginy, które pozwalają w łatwy sposób wrzucać dane do Gatsby'ego i w oparciu o te dane można generować sobie stronę. I Gatsby, jest oczywiście Gatsby Source GraphQL, jest to dosyć potężna wtyczka, ponieważ pozwala ona nam
korzystać z dowolnego API, które działa po GraphQL-u. A takich API jest bardzo dużo, na przykład API Facebooka, API GitHuba, GitLaba i wiele, wiele innych. Możecie sobie wygooglować, jakie są jeszcze inne API. No i też są oczywiście API na przykład do Pokémonów, z którego my dzisiaj skorzystamy. Więc jest zainstalowany plugin, mamy go już zainstalowanego, więc trzeba go skonfigurować. No patrzymy, najlepiej zawsze sobie zobaczyć, co tam jest w dokumentacji. Kopiujemy sobie dokumentację i wrzucamy ją tutaj do pliku Gatsby config. I tutaj mamy już wrzuconą konfigurację naszego plugina w tym miejscu Gatsby config. Za każdym razem, kiedy dodajecie sobie do projektu Gatsby nowy plugin, no to trzeba go wrzucić tutaj do tej tablicy plugins, więc go wrzuciłem. Gatsby source GraphQL, type name, damy sobie Pokédex, file name Pokédex. I teraz musimy tutaj podać URL do naszego API, z którego dzisiaj będziemy korzystać. A to API, z tego co pamiętam, to było GraphQL Pokémon, tak? To było chyba to API. No i widzicie, że tutaj mamy standardowe API GraphQL-owe. Widzimy tutaj Playground, czyli takie miejsce, gdzie możemy sobie bawić się tym API i patrzeć, jak one działa. A one działa bardzo fajnie. Mamy tutaj query, piszemy sobie, że chcemy na przykład Pokémons, chcemy pierwsze na przykład 200 Pokémonów. W pierwszej generacji to było chyba 150 tych Pokémonów, jak dobrze pamiętam z lat młodzieńczych. I tutaj piszemy sobie na przykład name, ID, image i proszę bardzo, odpytujemy nasze API i widzicie, że GraphQL nam zwrócił tutaj zestaw danych, które za chwilę wrzucimy sobie do naszego Gatsby'ego i będziemy je sobie tam obrabiać. Więc to jest URL do naszego API. Jak będziecie w przyszłości chcieli sobie zrobić własne API, na przykład jak już zobaczycie u mnie ten początkujący kurs GraphQL'a, to sobie je zrobicie i będziecie mogli działać na własnym API, a nie tutaj jakimś tam z Pokémonami, tylko możecie napisać sobie jakąś poważną aplikację, na przykład do sklepu internetowego albo do waszego pierwszego bloga technicznego i sobie ją wrzucić do waszego projektu Gatsby. Ale dzisiaj nie będziemy aż tak mocno szaleć, po prostu zrobimy sobie prosty Pokédex. No i słuchajcie, skonfigurowaliśmy właśnie plugin o nazwie Gatsby Source GraphQL, podaliśmy sobie nazwę tego API i wprowadziliśmy URL do tego API. No i teraz co? No i teraz uruchomimy jeszcze raz Gatsby poprzez wpisanie komendy Gatsby Develop wewnątrz naszego projektu. I tutaj widzicie, się ładnie wszystko już zbudowało, skompilowało i tutaj mamy, tutaj Gatsby nam podpowiada, że mamy tutaj in browser IDE, gdzie możemy sobie po prostu pobawić się GraphQL. Więc ja to skopiuję teraz i zobaczymy, co tutaj może się wydarzyć. Ten GraphQL z Pokémonów już nam nie jest potrzebny. Teraz będziemy działać na naszym już tutaj GraphQL-u z Gatsby. Widzicie, jesteśmy na localhost 8000, podkreśnik GraphQL i tutaj możemy się odwoływać dzięki temu właśnie pluginowi do tego API. Czyli tutaj mamy Pokédex, tak nazwaliśmy te API, czyli będzie na przykład Pokédex. Tutaj widzicie, że nam ten playground ładnie podpowiada. Tutaj powiększę, żebyście widzieli wszystko dobrze u siebie na ekranach. I tu będzie Pokédex. I tutaj damy Pokémons i znowu mamy tutaj limit, first 200, tak, i tutaj mamy sobie na przykład name, mamy na przykład ID, mamy na przykład image i mamy nawet, uwaga, evolutions, tak, bo przecież Pokémony miały różne ewolucje i sobie możemy te ewolucje także tutaj przez te nasze wspaniałe API pobrać, więc uwaga, chwileczkę odpytujemy i widzicie, już tutaj z poziomu GraphQL-a, z poziomu Gatsby mamy dostęp do tego naszego GraphQL-a. I to nam daje całkiem spore możliwości, bo teraz będziemy mogli zrobić to, co jest bardzo ciekawe, a mianowicie sobie skorzystać z tego GraphQL-a wewnątrz kodu naszego Gatsby'ego. Więc w tym celu wbijemy sobie tutaj do index.js i tutaj sobie zmodyfikujemy nieco ten plik, tak, żeby odpytać nasze GraphQL-owe API i wyświetlić tutaj listę wszystkich Pokémonów.
Ja teraz, żeby nie przedłużać, troszeczkę przewinę, ponieważ będę tutaj chciał dodać stylowanie, tak, żeby ten Pokédex w miarę wyglądał. Stylowanie dodam z użyciem Tachyons. To jest takie coś jak Bootstrap, taka rzecz, że dla takich ludzi jak ja, którzy nie lubią CSS-a i nie lubią za bardzo się tutaj spinać, jak to wszystko uporządkować, to macie tutaj takie gotowe po prostu klasy do CSS-a, z których możecie sobie korzystać. I ja je właśnie podpiąłem do tego projektu. Możecie sobie sprawdzić Tachyons.io, a ja teraz kawałeczek przewinę, żeby właśnie ten styl już tutaj był przygotowany i za chwileczkę sobie zrobimy pierwszą stronę z użyciem GraphQL-a. Dobra, jestem już z powrotem. Zobaczcie, jaki tutaj piękny naklepałem kod w HTML-u i CSS-em z użyciem Tachyons, czy jak to tam się czyta. Zobaczcie, jest na razie bulbozaur 1 i on na razie nie jest podpięty w żaden sposób do żadnego GraphQL-a. Po prostu tutaj, żeby sobie wiedzieć, jak tutaj mniej więcej chcę uporządkować te Pokémony, wpisałem sobie tutaj taki kod HTML. No i zobaczcie, jak sobie powielimy tego diva, na przykład z dwa razy, raz, dwa i zapiszemy, no to widzicie, że już tutaj się pojawiają te Pokémony, więc nic nie stoi na przeszkodzie, abym teraz wykorzystał ten kod HTML, który się tutaj już natworzył, ale tym razem z użyciem GraphQL-a. Więc co? No to musimy się podpiąć do GraphQL-a. Gatsby przychodzi nam tutaj z pomocą, ponieważ daje nam specjalną funkcję, którą możemy sobie zaimportować o nazwie GraphQL i przez tą funkcję właśnie możemy sobie pisać zapytania i dobierać się do GraphQL-a w taki sposób, jak tutaj właśnie w tym playgroundzie. Czyli jeżeli jakieś query działa nam tutaj w tym playgroundzie od Gatsby'ego, to możemy z powodzeniem wykorzystać to zapytanie i jakby wrzucić sobie te dane, które nam są tutaj zwracane z prawej strony, do naszej strony wewnątrz Gatsby'ego. I to daje całkiem niezłe możliwości. Więc co? Importujemy GraphQL i tutaj piszemy sobie teraz query. Export const query równa się GraphQL i teraz tutaj jakby do tego musimy podać jako argument w ten sposób. Trochę jest to dziwny zapis, ale myślę, że możecie się przyzwyczaić do tego. Wpisujemy query GraphQL i teraz wewnątrz możemy dokładnie wpisać to samo, co wpisaliśmy sobie tutaj u nas w playgroundzie. Tutaj zrobię wcięcie. I tutaj mamy name, ID, image, evolutions na razie nie są nam potrzebne, bo tutaj chcemy wyświetlić to, co jest, czyli obrazek, nazwę Pokémona. I tutaj mamy pobrane te rzeczy i teraz w momencie, kiedy używamy tego GraphQL-a, to, co ten GraphQL zwraca, jest wrzucane jako propsy do tego komponentu. Tu jest komponent funkcyjny, więc tutaj po prostu propsy są przekazywane w taki sposób i można sobie to tak rozbić, czyli po prostu tutaj data, czyli to jest tak, jakbyśmy mieli po prostu, chcieli się dobrać później tutaj w środku props data, no to przy tym zapisie takim skróconym po prostu mamy, możemy się do tego dobrać przez data. I teraz zobaczmy, co to data nam zwróci. Ja tu zrobię może tak brzydko, po prostu sobie wpiszę console log data, ale tylko po to, żeby zobrazować Wam, co ten GraphQL nam tutaj wyczynił. I teraz wejdźmy w console. Dobra, odświeżę. I widzicie, że tutaj pięknie nam GraphQL zwrócił to, co chcemy, czyli po prostu zbiór wszystkich 151 Pokémonów. No i co? No i teraz zrobimy nic innego, jak po prostu ten div, który tutaj przygotowałem, wrzucimy sobie w pętlę, tak? Czyli w pętli napiszemy sobie data, tak? Co tam było? Pokédex Pokémon i to będziemy sobie iterować z użyciem mapa i to będzie Pokémon, proszę bardzo, i tu zrobimy sobie taką oto pętlę i tutaj taki zapis skrócony, tak, możemy od razu zwrócić sobie diva w ten sposób, jeszcze jedno wcięcie, proszę bardzo.
teraz co? I teraz musimy nazwę tutaj naszego Pokemonka wklepać, czyli Pokemon name. Proszę bardzo. I tutaj image, czyli ten image po prostu, który nam zwraca GraphQL, tak? Tutaj z tej innej strony trochę zużyjemy ich transferu, ale myślę, że się nie obrażą, bo to na potrzeby nauki przecież. Więc Pokemon image. Tutaj jeszcze możemy nawet do alta wpisać bardzo ładnie nazwę Pokemona. Zapisujemy. Tutaj nam automatycznie Gatsby, przez to, że mamy odpaloną tą komendę Gatsby Develop, od razu wykrywa wszelkie zmiany w naszym kodzie i przebudowuje nasz projekt, więc na przykład zobaczcie, wywalę tego console loga, który nam już nie jest potrzebny do niczego, zapiszę i widzicie, że tutaj się przeładowało, mamy ostrzeżenia, link i image nie są używane, dobra, to się pozbywamy. Widzicie, jaki jest fajny Gatsby? Gatsby Wam nawet tutaj pomaga z takimi rzeczami. No i mamy compiled successfully i zobaczmy, co tutaj się wydarzyło z tym naszym Pokédexem. No i proszę, mamy już pierwszą stronę, w której korzystamy z GraphQL-a, czyli wygenerowaliśmy sobie stronę, gdzie mamy Pokémony. Teraz trzeba jeszcze zrobić coś takiego, że jak klikniemy na danego Pokémona, to wtedy nam stworzy tą stronę taką, jak Wam wcześniej pokazywałem, ale filmik już jest nieco za długi, bo zobaczyłem, że filmiki, które trwają więcej niż 15 minut, mało kto je chce oglądać, więc na dzisiaj kończymy, a w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić strony już takie dla poszczególnego Pokemona, także z użyciem GraphQL-a, także by nam to wszystko generował automatycznie Gatsby. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmiku. Jak macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach albo wpadajcie na Discorda, do którego macie link także podany w opisie do tego filmiku.